przypomnę, że tutaj chodzi głównie o to, że społeczeństwa postkolonialne charakteryzują się dużym poziomem emocjonalności w stosunku do własnej tożsamości. Ta tożsamość jest nieco ukształtowana w normalnych warunkach, przez co wykazuje pewne defekty, na przykład niechęć do własnej przeszłości albo nadmierną gloryfikację. W tym pierwszym mamy do czynienia w przypadku Polski, jeśli chodzi o taki duży publiczny pojęt, a matry, w drugim przypadku stosunku do Rosji. Obie te strategie są sposobem radzenia sobie przez te społeczeństwa z niewygodną przeszłością, z takim niedostosowaniem do tego, co dzisiaj uważa się za właściwy układ odniesienia dla normalności. Dobrze, że w ogóle ta przeszłość, niedobrze, to już tak jest, że ta przeszłość wpływa na nasze stosunki z Rosją. I teraz takie dwa pytania, czy wierzyć, to przestanie wpływać? I po drugie, czy politycy, a może być bardziej dyplomaci, no była ta komisja do spraw trudnych, czy są w stanie jakoś znaleźć funkcje wspólne? To dla mnie prawdopodobnie duży czas. Jeśli nawet to, co my nazywamy reżimem Putina, to jest sporo bardzo niejednorodnym, dużo bardziej niejednorodnym, co się czytają w naszych środkach masowego przekazu. Nawet ten system się załamie, to już będzie tak, że Rosjanie nagle ulecą jakimś odnowieniu duchu, który byłby dla nas pożądany. Zaczął myśleć jak klasyczni liberałowie. Bardzo dużo czasu zajmie budowanie z Rosją normalnych relacji, partnerskich relacji, nie nasyconych tym elementem imperialnym po stronie rosyjskiej, a tym poczuciem zagrożenia niepewności po stronie polskiej.